Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Sławał Miska-Dura i prezydent Piekar Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w ten ciemny jeszcze poranek. Wszystkich słuchaczy. Podobno dzień już dłuższy, więc to jeżeli to dla państwa jakaś nadzieja, dla mnie minimalnie. Więc przynajmniej będzie krócej ciemno. To jest takie przysłowie na Nowy Rok o barani skok. Myślę, że dopiero w styczniu odczujemy wyraźnie, że dzień się nieco wydłużył. Panie Prezydent, wie, wierzy Pani w jedno, taką, taką konstrukcję, że Katowice, Sosnowiec i piekary śląskie znajdą się kiedyś w jednej strukturze organizacyjnej, administracyjnej, którą nazywamy jednym miastem? Były takie pomysły, były nawet takie obawy byli zwolennicy i przeciwnicy tej idei. Pomysł jeszcze za prezydenta Uszoka? Yy, tak, tak. Było to dyskutowane. Ja w obecnej chwili, w tej sytuacji, jaka jest, no nie bardzo sobie wyobrażam, że włodarze poszczególnych miast, szczególnie tych mniejszych, zrezygnują z własnej odrębności, tożsamości. I imię czego ta odrębność i tożsamość? To... No właśnie dlatego, żeby pokazać naszą historię, nasze tradycje. Różne w różnych częściach aglomeracji. Ja bym raczej dążyła do tego, aby scalić system opieki zdrowotnej, żeby to ujednolicić. Pod sztandarem metropolii? Niekoniecznie pod sztandarem A... metropolii, ale żeby niektóre szpitale łączyły swoje siły. Problemem naszym jest przepływ lekarzy, tak? Nieustanne rotacje. I nawet niektórzy samorządowcy mają do siebie pretensje tylko, o tak dublo, zwane wrogie przejęcia tak? <gry> lekarzy. Ale kiedy między innymi piekary śląskie zaproponowały, aby ujednolicić stawki dla lekarzy, no to podniósł się szum, że nie, że to niemożliwe. No i tak sobie drepczemy w kółko i wymieniamy wzajemne żale i pretensje. Panie prezydencie, gdyby zapytać mieszkańców miast, zwłaszcza w y, takich graniczących z Katowicami, czy chcieliby mieć adres Katowicki, czy wolą tożsamość, jakby swoją historię w takiej obecnej formule, to, to jakich odpowiedzi Pani się spodziewa? W takim referendum na przykład, gdyby... Ja ono podejrzewam, było. że im mniejsza gmina, tym y, silniejsza potrzeba akcentowania swojej odrębności i tożsamości. Ale gdyby ludzie mieli pewność na przykład, że dzięki temu no, po prostu będzie żyło im się lepiej i dostatniej, to myśli Pani, że to... Byłby jakiś argument, czy nie? Ale to zbyt ogólne. I już z tylu ust mieszkańcy słyszeli, że będzie dobrze i dostatnio, że już nie kupią kolejnej historii. Nie, nie. Uważam, że odrębność gmin powinna istnieć, bo nie po to szliśmy do metropolii, żeby się w niej rozpłynąć. Tak? Prezydent Katowic uważa, że kolejna kadencja samorządu powinna zostać poświęcona, czy będzie poświęcona takiej poważnej dyskusji o tym, dokąd zmierzamy, czy zmierzacie w, w tym w takim procesie, jakby to nazwać, integracji. A takich rozmów nigdy za wiele i oczywiście trzeba siąść, poważnie porozmawiać, tylko problem jest następujący. Kiedy się siada, analizuje, no to wypada coś zaplanować, jakieś wizje nakreślić, a w sytuacji, jaka jest, bardzo trudnej, w takiej, w jakiej znajdują się między innymi samorządy, trudno coś jednoznacznie y, ustalać, y, planować, no bo w, wczoraj covid, dzisiaj wojna, y, pojutrze kryzys. Y, y, my nie mamy nie, nie czujemy stabilizacji finansowej y, w wypadku samorządu to za, terytorialnego za mnie, prezydent, również. Słowa Umińska dura i Prezydent Piekarszowski jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za moment. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Sława Umińska-Dura i prezydent Piekar Śląskich jest z nami. Po raz drugi Panią i Państwa witamy. Rozmawiamy m.in. o tym pomyśle czy kierunku, w którym być może w przyszłym roku, będziemy przynajmniej dyskutować o nim w przyszłym roku. Tak to szkicuje prezydent Katowic. Pani, jeszcze raz podsumowując, nie widzi za bardzo uzasadnienia dla takiej idei, jakby to nazwać, Wielkich Katowic. Jedną miasto? Nie, absolutnie. To, to nie mieści się jeszcze w mojej wyobraźni, która jest dość szeroka, elastyczna, ale to nie chodzi o nazwy. Nie chodzi o to, żeby zmieniać nazewnictwo, ale żeby realnie ulepszać. Yy, metropolię i poprawiać jakość życia i komfort mieszkańców. Ale yy, tego nie zmieni. Yy, być może, być może tak, być może nie. Prezydent Katowic yy, na przykład tutaj zdanie ma yy, nieco inne. Fakty są takie, że jak patrzymy w, yy, w wyniki demograficzne, które nam pokazuje GUS, yy, no to one nie są za bardzo krzepiące yy, i jesteśmy właściwie jedyną metropolią, nie tylko jedyną w Polsce, taką formalną, ale też jedyną taką, która się wyludnia i to dość radykalnie. No, na pewne rzeczy my, skromni samorządowcy, yy, no, nie mamy rozwiązania. Yy, ja zawsze mówiłam, żeby zatrzymać młodych ludzi w mieście, to trzeba im dać yy, dobrą ofertę. To muszą być dostępne miejsca w żłobkach, przedszkola, dobra opieka zdrowotna, infrastruktura, w tym sportowa, tereny zielone. I to, co w gestii samorządu, to czynimy. Ja już myślę, że pod koniec kadencji uda mi się o 100% ilość miejsc w żłobkach powiększyć, ale to wszystko w głównej mierze dzięki wysiłkowi własnemu przy niewielkim dofinansowaniu, a tu trzeba programu ogólnopolskiego. Zawsze postulowałam, że żłobki przedszkola powinny być darmowe żeby kobiety mogły wrócić do pracy, żeby byt rodziny i poziom, stopa życiowa tej rodziny mogła się podnieść. W tej chwili wielu młodych ludzi rezygnuje, czy to z posiadania potomstwa w ogóle, czy ogranicza ilość, bo nie czuje się stabilna, ani finansowo, ani zaopiekowana. W Wrocławiu czy w Krakowie też nie ma darmowych żłobków, a ludzie jednak wolą bardzo często tam planować swoją przyszłość to jest... Yy, yy, no to już yy, to jest problem. pole do analiz yy, dla ekonomistów, <laughs> socjologów i wszelkiej innej maści, specjalistów. Ale Natomiast inny, ja mówię z perspektywy włodarza miasta. Inny, inna wersja, że tak powiem, tej, tego procesu integracji. Trochę yy, pani również o tym wcześniej wspomniała. To znaczy szpitale, szkoły, gospodarka odpadami do metropolii jako yy, zadanie własne i to realizowane z poziomu wyższego niż poszczególne samorządy. Czy to jest słuszne? Tak, w tym upatruję naszą szansę. Jeszcze raz powtórzę: zmiana szyldów nazw nic nie da, natomiast konkretne działania już tak. I tutaj należy oddać sprawiedliwość Metropolii zarządowi, który, który wyszedł z tą inicjatywą, żeby utworzyć spalarnię. Yy, która będzie obsługiwała yy, gminy metropolii. O to pani może tak już na przeszłość. No tak, ale taki zamysł był i to już nabierało rumieńców. Yy, niestety wojewoda zablokował nam ten krok, związał nam ręce, no i nic z tego w najbliższej przyszłości nie będzie. Aczkolwiek, yy. aczkolwiek to też jest kwestia podnoszona chociażby przez yy, przewodniczącego GZM. No wtedy wszyscy yy, zdaliście sobie sprawę, że ustawa jest po prostu kaleka jest kulawa daleko niewystarczająca ona była dobra na te pierwsze powiedzmy pół roku rok kiedy metropolia się rodziła kiedy musiała okrzepnąć nabrać trochę sił no ale potem zobaczyliśmy że tak właściwie no, odbijamy się od ściany do ściany i wielu działań po prostu tak najzwyczajniej w świecie podjąć nie możemy, bo prawo na to nie pozwala. Dwie pierwsze kwestie wymienione przeze mnie, czyli szpitale, szkoły to odwieczny odwieczny problem, jak sama pani mówiła w samorządach, niedofinansowane, yy, tak, yy, i i wiecznie niedofinansowane. Jeszcze... Tak i wiecznie jesteśmy oskarżani o różne rzeczy, jak to trwonimy subwencje i wydajemy Subwencja ją na światowo? drogi między innymi. A to premier chyba. Yy, podejrzewam, że jeden z ministrów A, to jeden tak mi nieładnie powiedział. Yy, ale ja zawsze głośno mówiłam, Gmina Piekary Śląskie chętnie się zgłosi do programu pilotażowego. Yy, jakby to miało wyglądać? Niech państwo sfinansuje pensje nauczycieli z wszystkimi pochodnymi, a ja nie chcę żadnej subwencji. Ja się zajmę remontami, utrzymaniem placówek. Chętnie przetestujemy, czy rzeczywiście samorządowcy. Trwonią na lewo i prawo pieniądze i nie potrafią subwencji należycie. Ile? Wydać. Proszę zdradzić, ile y, w piekarach śląskich subwencja oświatowa pokrywa realnych kosztów funkcjonowania oświaty? Y, no, różnie to wygląda w danym roku, ale Ołowa? mniej więcej jedną trzecią musimy dołożyć. A, no, to jedną i tak bo to Ale to dlatego, że mam świetnego drugiego zastępcę do spraw edukacji, który naprawdę każdą złotówkę, nie trzy razy, ale pięć, ogląda z każdej strony. Często się naraża różnym środowiskom ale staramy się jak najbardziej efektywnie wydawać. I na pewno subwencja oświatowa nie idzie na remonty dróg. Panie prezydencie, zanim dogadacie się w sprawie jednego miasta, jeżeli to kiedykolwiek nastąpi, to kiedy dogadacie się w sprawie kosztów transportu na przyszły rok? To jest trudne pytanie. Trudne pytanie, dlatego że z trudnością spinamy budżety. Większość samorządowców już albo te budżety ma uchwalone, albo jest na najlepszej drodze do tego. A to nie zakładaliście, że. Ale... No, nie zakładać 20% nie aż tak. pod. Nie, aż tak. No, w przypadku naszego miasta to jest 12 milionów. 12 milionów. Przy słabej jakości tejże komunikacji. 12 milionów yy, naszej składki. Ca całości, tak? tak? To tak. jest podwyżka o 3, tak? Nawet więcej, ponad 3. Mm. No ale y, jakie ja mam ludziom wytłumaczyć tak drastyczną podwyżkę? Kiedy mm, skrzynka mailowa mi się y, zapycha i telefony urywają i mnie i zastępcą, od skarg ludzi na jakość tego transportu. Notorycznie wypadające autobusy, y, spóźniające się. I jak ja mam y, pogodzić te dwie rzeczy? Tego, Gigantyczna no, podwyżka e... i jakość usług. Ludzie odczuwają to na każdym kroku. Proszę zapytać, nie wiem, gastronomii na przykład, co. No Co dobrze, się podwyżki ale, wszędzie. Ale restaurator, y, podam dobry obiad, zapłacę więcej, ale uznam, że usługa jest świetna, tak? Chcę, żeby przetrwał, zapłacę. Ale nie zapłacę za marną jakość transportu. Może ona publicznego. taka jest, bo za mało na nią dajecie? Za mało za nią płacicie, proszę? Yy, proszę zobaczyć, ile płaci Warszawa yy, ile płacą nie, nie, nie inne to miasta. To jest na, kwestia między innymi tego, że wynagrodzenia dla kierowców są niskie. No, nie chcą za te pieniądze ponosić takiej odpowiedzialności i zajmować się transportem. publicznym. Dlaczego kierowcy zarabiają za mało, dlatego autobusy się spóźniają? Nie ma ich. Problem jest, że brakuje kadry. Yy, często... również, czy to jest kierunek również? Czy w związku z tym yy, należy mieć obawy, że rozwiązaniem, bo na razie odsunęliście od siebie ten problem, tak? Zgadza się. Podwyżek tak. na przyszły rok. No tak, większością głosów. Chodźmy na święta. W demokratycznym, wolnym głosowaniu. Sylwester, potem się zastanowimy, co z tym zrobić. Czy yy, jakimś rozwiązaniem będzie pocięcie tego, co dzisiaj oferujecie mieszkańcom yy, i ograniczenie po prostu ty, tego kursu będzie mniej po prostu yy, to już zrobiliśmy linie metropolitalne zastąpiły linie które do tej pory yy, jeździły przez piekary yy, odbyło się to yy, no, nie w jakiejś dużej mierze ale w części kosztem linii istniejących i częstotliwości no ale za tym ciągle nie idzie poprawa jakości i to mnie boli i to uwiera wielu yy, prezydentów bo podejrzewam, że autobusy nie spóźniają się tylko na terenie gminy Piekary Śląskie, ale też innych miast. Jak mam wytłumaczyć kolejny raz rodzicowi, któremu dziecko się spóźniło do szkoły? A tak? to oni do pani... Do, no to, a to do kogo urzędu? mają? No ja myślę, że do ZTM się składa skargi. A tam też piszą, część, część mieszkańców pisze, ale odbija się od ściany. No, upatrują w nas szansę, że mamy większą siłę przebicia. No ja dostaję pisma, że na przewoźników nakładane są kary umowne bo ZTM yy, widzi ten problem, tak? on nam przyznaje rację. Mieszkańcy już się tak wyspecjalizowali, że podają yy numer wozu, który się spóźnił, yy, albo podają godziny, kiedy autobus miał być, a nie przyjechał, więc jest to weryfikowalne i łatwo sprawdzić, tak? yy, czy, czy, czy to prawda, czy nie. Yy, no i ta dokumentacja puchnie, jest tego coraz więcej. No i jedynym pocieszeniem jest to, że są kary umowne. No ale to co ja mam mieszkańcom powiedzieć? To ich nie pociesza. Autobusy się wciąż spóźniają. To teraz jeszcze yy, a propos planu oszczędnościowego, tak patrząc w drugą stronę, tutaj więcej, znaczy wszędzie więcej wydatków, ale to czego będzie mniej w piekarach śląskich w przyszłym roku? Na pewno nie będzie inwestycji. Oprócz, oprócz komunikacji. Na pewno nie będzie inwestycji finansowanych w 100% z budżetu miasta. Wszystkie te, które są zaplanowane, uzyskały dofinansowanie. I to jest z jednej strony plus, ale z drugiej strony nasze możliwości, chęci yy, są o wiele większe, bo mimo upływającej drugiej kadencji mnie się wciąż chce. Tak? Ja nie czuję wypalenia, ja ciągle chciałabym więcej, szybciej, lepiej. Ale niestety sytuacja ekonomiczna, jaka jest, no, powoduje, że te apetyty inwestycyjne musimy powściągnąć. Ale żadna z rozpoczętych inwestycji nie zostanie zatrzymana. W przyszłym roku to w ogóle wam się... się tak, znaczy Samorządowcy to mają skłonność do narzekania i snucia bardzo chyobowych wizji. Natomiast w przyszłym roku, jeżeli dobrze rozumiem zamiary rządu, to na przykład subwencję wyrównawczą przyznano wam w tym roku, przyszłoroczną. Więc w przyszłym roku będziecie ubości o. No i właśnie to właśnie to jest tak? to. A kiedy słyszę niektórych parlamentarzystów, nie, tu z litości nie wymienię nazwisk, którzy mówią, że my tu płaczemy, lamentujemy, jesteśmy nieudolni. Bo przecież to nic, że wpływy spitu, które do nas wracają do budżetu miasta, są niższe. Przecież skoro Kowalski ma ulgę, to będzie kupował więcej i pieniądze nam do budżetu wrócą. No, to jest bardzo uproszczone myślenie i pokrętna logika, bo to tak nie działa, a na pewno nie przekłada się wprost. No ale tak to jest, jak się teoretyzuje, a nigdy się budżetem miasta nie zajmowało. Czy Dlatego... udało się premierowi tę kwestię? Bo był taki czas, że, że dyskutowaliście w gronie samorządowym. Panem premierem udało mu się to no, wytłumaczyć no, no, w jakikolwiek to... sposób, czy, czy... Wykazywaliśmy, pan premier słucha uważnie i, i z zatroskanym obliczem, no ale no, matematyka jest nieubłagana. No, no, ale słuchaj, co, co mówi w takiej sytuacji? No, że, że musimy racjonalnie wydawać, no. że jednak oszczędzać, no jeść mniej, też słyszeliśmy, tak? No to wszyscy słyszeli co, nawet może nie byłoby takie <noise> najgorsze. No, bo Zacisnąć nie, pasa. Niepohamowany apetyt to, to. No ale yy, yy, widać, tak, widać ten uszczerbek w naszych budżetach. Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od gminy. Ale jeśli my jesteśmy niewiarygodni, to niech yy, badania specjalistów przekonają. No, ostatnio Związek Miast Polskich yy, yy, pochylił się nad tym i zlecił badania. No i grubo ponad miliard brakuje w skali kraju w budżetach y, jednostek samorządowych. Rozumiem, że premier tego nie rozumie, czy, czy nie, wiem, nie przyjmuje czy do wiadomości. Kiedy, kiedy ostatni raz Rozum rozmawialiście w, 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 w tym samorządowym gronie, który... No od tego jest komisja y, y, s, do spraw y, samorządu terytorialnego, ta komisja sejmowa. I tam nasi przedstawiciele te nasze skargi i gorzkie żale przenoszą. Znaczy tam no, niewiele wynika, to już tak No sobie niewiele wynika. No, no, ale... no premier mnie nie odwiedził, żebym mogła mu powiedzieć przy dobrej kawie w cztery oczy. Ja zapraszam, ja mogę wszystko pokazać, z każdego wydatku się rozliczyć, bo tu mogę się pochwalić. Jako jedna z nielicznych BIN mamy budżet zadaniowy. To nie jest obowiązek yy, ustawowy, my to robimy z własnej inicjatywy i tam widać nawet... Yy, każdy wydatek w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Więc jest to tak przejrzyste, tak jasne, że no, no tutaj wszystko jest oczywiste. Pani prezydent, y, taki, takie wyzwanie na kolejne lata jak transformacja. Czy pani widziała to, co y, na razie zaoferowano nam, wam, śląskim y, miastom z górniczą przeszłością, jak Piekary na przykład, 80 milionów złotych rocznie średnio? Mocą ustawy powołującej Fundusz Transformacji Śląska. No cudownie, no. Kolejna wizja, kolejny program. Yy, 80 i... milionów Ja złotych... naprawdę tu nie ironizuję. Ile kilometrów ja bardzo... drogi da się za to wybudować? Za 80 Dziś... milionów? W dzisiejszych realiach. No cenowych. ostatnio 100 metrów to wyszło nam pół miliona drogi krajowej. I to nie był jakiś generalny remont. Mhm. No taki jest no To Może gdzieś do Radzionkowa dałoby się pomijane. dojechać na przykład. Yy, ale ja przyjmę każdą złotówkę z wdzięcznością. Z tym, że ja bym wolała, żeby nam najpierw nie zabierano, a później nie dorzucano. No ja wiem, to jest troszeczkę inna sprawa, bo to, yy, bo to fundusz dla regionu dotkniętego transformacją. No ja podkreślę, że piekary znajdują się w OSI, czyli Obszarze Strategicznej Interwencji, czyli... Yy, yy. Jednym z najbardziej dotkniętych terenów transformacji. Tu macie też kawał y, gruntu y, poprodukcyjnego do nie wiem, do przejęcia właściwie, to jest coś o co yy, się stara. A mówimy o, Kopalni o terenie po byłej Kopalni Andaluzja. Przykład? No, to w tej chwili do Skarbu Państwa należy. No, teren jest piękny. Yy, mógłby być łatwo skomunikowany, bo są takie możliwości, z tym, że to jest jeszcze teren yy, podatny na skutki eksploatacji, to, także. To że jakich, najbliższych podejmowaliście latach, rozmowy w, w, w tej sprawie z SRK, no, czy nie? Ob, yy, no obserwujemy, tak, natomiast w tej chwili tam nic się nie, nie posadowi, bo, bo grunt yy, no jeszcze pracuje yy, o wiele takim. Smaczniejszym, tłustszym kąskiem to jest teren po byłej kopalni Piekary, KWK Piekary. No ale z tego co wiem, to on będzie sprzedany i podejrzewam, że za dobre pieniądze, a Nie. ten kto to nabędzie, no zrobi dobry interes. Nie. Podkreślę tylko, że w planie zagospodarowania przestrzennego to jest teren przeznaczony pod mieszkalnictwo i usługi. No, Panie prezydent, jeszcze na koniec sprawa z dzielnicy Brzeziny Śląskie. To tak, tak ciekawostka w dzisiejszych czasach różnych obaw o dostępność węgla, ceny energii itd. itd. I tam mieszkańcy w, na szczęście mrozy trochę osłabły, Dalszały, ale tak. od jakiegoś czasu... Ja rozumiem, nie mają ogrzewanych mieszkań? No to jest skandal w XXI Przecież wieku. Mieszkają w mieszkają zimnie, tak? No rozumiem? Mają Kalory... temperatury tempura... no około 12 stopni w mieszkaniu. To nawet mniej niż ministrowie radzili. Dokładnie tak. No cierpią najmłodsi, cierpią osoby starsze najbardziej. A jaki jest powód tej... Takie no szczęście. właśnie, no zachowanie zarządu spółki jest skandaliczne, bo kiedy zaczął się ten problem, nawał telefonów, interwencji, w tym naszych, no to prezes postanowił nie rozmawiać z nikim. Dopiero wizja złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podziałała w ten sposób, że zaczęto z nami rozmawiać. Ja się z tego nie wycofuję, uważam, że zdrowie i życie mieszkańców zostało zagrożone i takie zawiadomienie zostanie złożone. No a jaka jest przyczyna? No różne były przyczyny. A to węgiel importowany, więc słabej jakości, Taki, taka, a to przejściowe problemy, że, tak, że tak. pompami jakości. przejściowe różne problemy. No ale hitem dla mnie jest, cytuję tutaj słowa zarządu, notoryczne kradzieże w izolacji sieci, koniec cytatu. Nic z tego nie wynika. To się zdarzało w przeszłości? Problemy były zawsze, ale nigdy w takiej skali i nigdy nie trafiły w moment najgorszy, czyli wtedy, kiedy temperatura spadła mocno poniżej zera. Spółka nieruchomości Brzeziny no, apeluje, gromi i robi wszystko, żeby kalor zmusić do dostarczania ciepła w ilości i w takiej jakości, jaka jest zgodna z umowami. Mieszkańcy są sfrustrowani i, i, i no, no, no nie dziwię się, że też nam się obrywa za to. Natomiast ja Co to złożenie sprawy do prokuratury w tej sytuacji? No to myślę, jest... że tu otrzeźwi to niektórych i jeśli zarząd będzie musiał złożyć wyjaśnienia, dlaczego nie przygotował się do sezonu grzewczego, dlaczego naraża ludzi, no to może ktoś spokornieje i, i, i zastanowi się, dlaczego został powołany. A, 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 a ten problem to jest szansa, że się nie będzie powtarzał na przykład, macie jakikolwiek no, kontakt z, no, z tą firmą no, albo... Problem jest w tym, że on się powtarza co roku, ale tak jak mówię, nigdy y, w takiej skali. Y, Pociechą nie może być, że się troszeczkę temperatura w mieszkaniach podniosła, ale podniosła się dlaczego? Bo na zewnątrz jest nieco cieplej, y, ale to nie rozwiązuje definitywnie problemu. No niestety, o ile w miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej mamy skromne, ale jednak udziały i jakiś wpływ na decyzje i tu problemów nie ma, o tyle spółka Kalor no jest niezależna, jest to podmiot prywatny, podpisał umowę z, z naszą spółką nieruchomości Brzeziny, która zarządza zasobem. No i cóż, no, no, rozmowy ciągle trwają. No, mam nadzieję, że, że ten problem się rozwiąże. Jest no, ale siłowe naszych... inne rozwiązanie, zerwania umowy. No ale zerwiemy umowę i nie ma, nie ma czym tego zastąpić, więc wszelkie wizje nowoczesnych rozwiązań, inwestycji, którymi nas mamił zarząd, okazały się no, bajką. Słowa? Nie pozostaje przeprosić tylko mieszkańców i zapewnić, że robimy wszystko, żeby, żeby ciepło było w domach i temperatura taka, jak w XXI wieku ludziom się należy. Sława umińska Dura i prezydent piekarz śląskich, była dziś z nami e, tuż przed świętami. W związku z tym e, życzymy Państwu wesołych, spokojnych świąt i chwili wytchnienia. I ciepłych, ciepłych świąt. Ciepłych, ciepłych. zwłaszcza w Brzodzinach Śląskich również. W Rzezinach Śląskich, szczególnie w mieszkaniach, a wszystkim w sercach i żeby ten nowy rok przyniósł nam koniec tych podziałów yy, dzielących społeczeństwo w drastyczny sposób. Nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi, ale zawsze ale warto mieć tego. nadzieję. Yy, do zobaczenia i do, do usłyszenia po świętach.